Jimmy, tak? To twój dom? Tak. Winston Wolf. Rozwiązuje problemy. Dobrze się składa. Słyszałem. Mogę wejść? Proszę. Pewnie ty jesteś Jules. A w takim razie ty, Vincent. Przejdźmy do rzeczy, panowie. Jeśli mnie dobrze poinformowano, czasu jest niewiele, tak, Jimmy? Absolutnie. Twoja żona, Bonnie, wraca o 9:30, zgadza się? Dano mi do zrozumienia, że jeśli wróci i nas tu zastanie, nie będzie zachwycona. W rzeczy samej. Więc mamy 40 minut, żeby zniknąć. Jeżeli będziecie robić, co wam powiem, to wystarczająco dużo czasu. Teraz tak, macie w samochodzie w garażu trupa bez głowy. Chcę go zobaczyć. Jimmy. Tak? Zrób coś dla mnie, proszę. Chyba poczułem zapach kawy. Zrobiłbyś mi? Jasne. Z mlekiem? Dużo mleka, dużo cukru. Mówcie mi wszystko o samochodzie. Blokuje się, jest głośny, dymi, jest w baku benzyna. Oprócz tego, jak wygląda, jest w porządku. Na pewno? Bo nie chcę w drodze odkryć, że nie działa lampka hamulca. O ile kurwa wiem, auto jest tip-top. Dobrze. Wracajmy do kuchni. Proszę, panie Wolf. Dziękuję, Jimmy. Dobra, najpierw wy. Weźcie ciało, wsadźcie do bagażnika. Jimmy, dobrze mi się wydaje, że to porządny dom i w garażu albo pod zlewem stoją różne środki czyszczące? Tak, pod zlewem. Dobrze. Teraz wy dwaj musicie umyć nimi w środku samochód. I to szybko, szybko. Musicie wyczyścić za siedzeniami, wydłubać wszystkie kawałeczki mózgu i czaszki. Wytrzyjcie tapicerkę. Nie musicie z nią aż tak przesadzać. Nikt nie będzie z niej jadł. Po prostu raz przejedźcie. Dokładniej musicie czyścić tam, gdzie najbardziej zabrudzone. Plamy krwi musicie namoczyć. Jimmy, musimy przejrzeć ci szafę. Potrzebuję kocy, kołder, prześcieradeł. Im grubsze i ciemniejsze, tym lepsze. Żadnych białych rzeczy nie nadają się. Musimy zakryć dla niepoznaki wnętrze wozu. Siedzenia i podłogę wyłożymy kołdrami i kocami. Jak nas zatrzyma sierżant i wsadzi łeb do środka, raczej wszystko się wyda. Ale na pierwszy rzut oka samochód musi wyglądać normalnie. Jimmy, prowadź. Chłopcy, do roboty. Może jakieś proszę. Słucham? Powiedziałem, może jakieś proszę. Wyjaśnijmy to sobie. Nie jestem tu po to, żeby prosić, ale żeby mówić, co macie robić. A jeśli instynkt samozachowawczy nie jest ci obcy, lepiej bierz się kurwa do roboty i to już. Jestem tu, żeby pomóc. Jeśli ktoś nie życzy sobie mojej pomocy, powodzenia, panowie. Źle nas pan rozumie. Doceniamy pańską pomoc. Nie chciałem pana urazić. Po prostu nie lubię, jak ktoś mi rzuca rozkazy. Jestem zdawkowy, bo chodzi o czas. Szybko myślę, szybko mówię i chcę, żebyście szybko robili, co trzeba, jak chcecie z tego wyjść. Więc bardzo pięknie proszę, z wisienką na wierzchu, sprzątnijcie kurwa samochód. Nie patrz tak kurwa na mnie. Czuję to spojrzenie.